Cześć wszystkim, ja jestem Paweł, a to kolejny odcinek z serii Arduino Plus ATB. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie arduinowe funkcje timerów, zobaczymy jak one wyglądają, jak działają i jak w prosty sposób można z nich korzystać. A w poprzednim odcinku zdaje się, że napotkaliśmy na pewien problem. Mianowicie z naszego sketcha wynikało, że jedna zmienna, którą wysyłamy na wyświetlacz, powinna się zwiększać co sekundę o 1, a ta zwiększała się o 2 równocześnie z migającym wyświetlaczem. A chodziło przecież o to, aby niezależnie od mignięć wyświetlacza, sekundy zwiększały się o 1. Oczywiście jest to spowodowane skopiowanymi funkcjami opóźniającymi z podstawowego ćwiczenia Blink do sketcha z Liquid Crystalem. Dzisiaj rozwiążemy ten problem za pomocą timerów, a przy okazji zobaczycie, jak można ze sobą połączyć już 3 skecze naraz, tak aby ładnie ze sobą współgrały. To zaczynamy! Na początek otworzymy i przeanalizujemy przykłady z timerami. Wybieramy plik, przykłady, timery Mighty Core i wybieramy Sketch Events. Zaczniemy od góry. Na samej górze został załączony plik nagłówkowy timer.h, dzięki któremu możemy w ogóle działać na timerach. Poniżej został zdefiniowany LED pin, czyli pin, do którego podłączamy diodę LED. U nas na zestawie po pierwszym ćwiczeniu mamy cały czas podłączoną diodę LED do pinu PC7, czyli Arduino pin 23. Wpisujemy więc od razu zamiast 0 liczbę 23. Dalej mamy zmienne pause 1, 2, 3, 4, które reprezentują czas w milisekundach. Czyli pause 1 to 1 sekunda, pause 2 to 2 sekundy, pause 3 to tutaj 10 sekund, a pause 4 to pół sekundy. LED event, tick event i after event są zmiennymi opisanymi jako timer ID, a poniżej mamy utworzony nowy obiekt typu timer o nazwie T. Zaraz zobaczycie, o co z tym chodzi. W części sketcha setup na początek ustawiana jest prędkość transmisji szeregowej, czyli na pewno gdzieś w kodzie będziemy wysyłać jakieś dane na terminal do komputera. A skoro tak, to szybciutko sprawdźmy, czy na zestawie ATB mamy spięte zworki linii RX i TX pomiędzy mikrokontrolerem a przejściówką USB RS232 wbudowaną w zestaw. Dzięki tej operacji umożliwiamy komunikację mikrokontrolera z komputerem za pośrednictwem transmisji szeregowej. I wracamy do kodu. W kolejnym wierszu inicjalizujemy naszą diodę LED, czyli ustawiamy na wyjście pin, do którego podłączona jest dioda. Poniżej mamy 3 sekcje, w których inicjalizujemy tryby pracy timera i to w tym miejscu zaczyna się cała zabawa. Zauważcie, że tutaj utworzono obiekt typu timer, tak więc mamy do życia powołany tylko jeden timer. Tutaj z kolei utworzono 3 zdarzenia, tak zwane eventy, które dalej w kodzie są powiązane z naszymi timerami. Przy tick event odwołujemy się do naszego timera, czyli T, a następnie po kropce do jego funkcji every. Do tej funkcji przekazujemy 3 argumenty. Pierwszym z nich jest czas, czyli co ile czasu ma się wykonać to zdarzenie. Drugim argumentem jest funkcja, która ma zostać wywołana za każdym razem, kiedy upłynie czas podany w argumencie pierwszym. Trzecim argumentem może być dowolna zmienna, która zostanie przekazana jako argument do funkcji doSomething. Czyli jaśnie mówiąc, podajemy co ile czasu ma się wykonać jakaś tam osobna funkcja i dodatkowo możemy do niej przekazać jakiś parametr. W tym konkretnym przypadku ustalamy, że funkcja doSomething ma zostać wywołana co 1 sekundę i przekazujemy do tej funkcji doSomething jedynkę jako argument. Oczywiście funkcja doSomething została tak nazwana przez autora szkicu, żeby lepiej zobrazować działanie programu. Podobnie sprawa się ma przy pozostałych zdarzeniach, a konkretnie przy LED event odwołujemy się do timera T, a następnie po kropce do funkcji oscillate, do której przekazujemy znowu 3 argumenty. Pierwszym z nich jest numer pinu, do którego podłączona jest w tym przypadku dioda LED, następnie przekazujemy co ile czasu ma zostać wywołane to zdarzenie i na koniec podajemy pierwszy stan, jaki ma zostać wysłany na pin podany w argumencie pierwszym. Prościej rzecz ujmując, podajemy pin na przykład z diodą LED, następnie podajemy co ile czasu ma zmieniać się stan z wysokiego na niski, oczywiście możemy wpisać do argumentu trzeciego low, wtedy oscylacja rozpocznie się od stanu niskiego, żeby przejść potem do wysokiego i tak dalej i dalej. Oczywiście tak samo jak wcześniej na terminal wysyłana jest informacja o ID tego zdarzenia. Na koniec inicjalizujemy zdarzenie after event, które po upływie czasu pause 3 wykona funkcję doAfter i przekaże do niej argument 10. Następnie wysyłamy na terminal informację o ID-ku zdarzenia. Poniżej w funkcji loop, czyli pętli głównej programu, aktualizujemy timer poprzez funkcję tUpdate.
To właśnie tutaj odbywają się jakieś nieznane nam procedury, które napędzają timer. Ważne, że to działa, jak się zaraz przekonamy, prawda? A na samym dole sketcha mamy te nasze funkcje do something i do after, do których wykonywany jest skok w momencie wywołania eventu powiązanego z timerem T. Do something wywoływane jest co sekundę, a do after jeden raz po upłynięciu 10 sekund. W funkcji doSomething wysyłamy na terminal otrzymany argument, następnie tekst, a potem czas w milisekundach, czyli teoretycznie za każdym kolejnym wywołaniem czas powinien zwiększać się równo o 1000 milisekund. W funkcji doAfter wysyłane są ciągi znaków na terminal, a poniżej zostaje wykonana operacja zatrzymania działania zdarzenia letEvent, czyli funkcja tStop, a w nawiasie nazwa argumentu. A zaraz po nim wywoływana jest kolejna funkcja timerowa oscillate, tym jednak razem nie zostaje powołany żaden timer ID, ponieważ na końcu jako argument czwarty podana jest wartość, ile razy ma się wykonać to zdarzenie. Uff, podsumowując, jeżeli teraz wgram ten sketch do mikrokontrolera, to na terminalu powinienem zobaczyć 3 linijki napisów informujących o ID-kach zdarzeń timera. A następnie co sekundę powinny być wypluwane informacje o milisekundach. A po 10 sekundach powinien wyskoczyć komunikat o zatrzymaniu zdarzenia LED event i diodka, która do tej pory sobie migała co 2 sekundy, powinna zamrygać kilka razy i zatrzymać się. Uruchomię najpierw terminal i sparuję go z portem.com, do którego jest podłączony zestaw ATB. Następnie przejdę do Arduino, wybieram szkic i wgraj używając programatora. Wygląda na to, że wszystko działa tak jak powinno. Zauważcie, że ID poszczególnych zdarzeń zostały ponumerowane po kolei, tak jak je inicjalizowaliśmy w funkcji setup w naszym sketchu. A teraz jeszcze taka jedna mała porada praktyczna. Jeżeli chcielibyście korzystać z większej liczby zdarzeń, jak na przykład tick event, to polecam powołać sobie nową zmienną, nowy obiekt typu timer i to na nim działać z kolejnymi zdarzeniami. Bo przy bardziej rozbudowanym kodzie mogą powstać różne obsuwy czasowe, a to może mieć bardzo niekorzystny wpływ na działanie całego programu. No dobra, to teraz przejdziemy do drugiego etapu filmiku, czyli do naprawiania sketchu z poprzedniego odcinka. Naszym zadaniem będzie usunięcie funkcji delay i zastąpienie ich timerami. Bo to właśnie timery działają w sposób nieblokujący dla całego programu i to właśnie za ich pomocą można zastąpić te nasze niechciane delaye. Otwieramy dwa sketche obok siebie i zaczynamy kopiowanie. Na początek include'a, potem pause 1, przy czym wartość pause 1 zmieniamy na 3000, żeby lepiej zobrazować działanie kodu, a następnie kopiujemy LED event i timer T. W setupie inicjalizujemy LED event, podmieniamy numer pinu LCD LED, bo przecież pod tym kryje się numer pinu, do którego mamy podłączone podświetlenie Liquid Crystala. Następnie zmieniamy z pause 3 na pause 1 i niech zostanie jako kolejny argument stan wysoki. Do funkcji loop kopiujemy tUpdate i usuwamy digital write'y i delay'e. I tak naprawdę to wszystko. Wybieramy szkic i wgraj używając programatora. Jak widać, program śmiga, a w zasadzie to dwa, a nawet trzy połączone skecze. Mam nadzieję, że po tym odcinku, jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, jak działają te Arduinowe timery, to teraz już spokojnie będziecie mogli zaimplementować je we własnych programach, we własnych skeczach. Ja w tym przypadku użyłem akurat najprostszego zdarzenia, oscillate, które posłużyło mi jako najprostszy zamiennik tego delaya. A w następnych odcinkach na pewno skorzystamy z pozostałych zdarzeń timera. Na dzisiaj to tyle, ja się z wami żegnam, do zobaczenia i pa pa!
Arr, 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 arr.